Cześć, kochani. Taki krótki, niezapowiedziany film, bo chcę wykorzystać jeszcze jajka gęsie, żeby wam coś pokazać. Wiem, że wiele osób się interesuje jajkami. Wiem, że sporo osób hoduje sobie kurki, więc takie ciekawostki. Te jajka, które tutaj widzicie, są od gęsi garbonosych. One są już szykowane jako lęgowe, dlatego nie są czyszczone, bo jajek do wylęgu nie wolno ani myć, ani czyścić. Można te, ewentualnie tą słomkę sobie tam pozbierać, wyczyścić, ale myć w żadnym wypadku nie należy. Tu mam kurze moje jajeczka. Te jajka jutro jadą razem z gąskami do jednego z widzów, na którego czekam z niecierpliwością jutro. I chcę wam pokazać, może zważyć. O! Włączymy wagę. Ile waży takie jajko gęsie? Położymy. Z ciekawości. No, proszę. To jest w gramach. Dobra. Może jeszcze jedno, tak delikatnie, żeby nic się, broń Boże, nie stało. No, mniej więcej. Och, 1 gram mniej. No. A teraz z ciekawości zważymy kurze jajeczka. Od którego by tu zacząć? Może od tego największego. gram. Nieźle. No może od maransów. Takie czekoladowe, ładne. 64 gramy. Pamiętam, że moi dziadkowie kiedyś zawsze mówili, że jajka, były czasy, kiedy się jajka kupowało na kilogramy albo na kopy. No a teraz na sztuki. Ciekawe, po ile u Was jajka? Piszcie, po ile u Was jajka wiejskie? To jajeczko 62 gramy. A ciekawe, ile to oliwkowe. To takie M-ki. Tu mam jajko, które ma około 2 tygodni. Ono nie było jeszcze odkładane, tak jak te, do wylęgu. Więc nie będzie się nadawać, żeby go oddać, bo nic z tego nie będzie. A tu mam jajeczko od naszej tej młodziutkiej kurki. Właściwie, no dlaczego nie? Może zważymy. Ile ono? No to jest S-ka tak zwana, do 50 gram takie. A ciekawe, ile to, które leżało w jednym miejscu, nie było obracane. No troszkę lżejsze jest, mimo że jest wielkością, słuchajcie, takie samo, a nawet większe. No może, czy ja wiem, czy większe? No, no widzicie, jak leży, to poza tym te jajka do wylęgu, jak zbierałam, to je trzeba zraszać, żeby tą wilgotność zachowały. Tak samo przy inkubacji też trzeba gęsie jajka, obracając, lekko zrosić wodą. Dobra, a teraz chcę... Wiecie, co zrobić? Kombinuję, żeby sprawdzić, bo tak jak wam powiedziałam kiedyś na jakimś filmie, że nawet nie sprawdzałam nigdy, jak wygląda gęsie jajko w środku. Tego jajka już nie zjemy. Oddać go nie oddam. Może go rozbijemy i porównamy wielkość z kurzym? A czemu nie? To ustawiam telefon. Szykuję talerzyki takie, żeby były dobrze widoczne żółtka. No i jedziemy. No słuchajcie, pierwszy raz będę rozbijać gęsie jajko. Rozbiję go w taki kubek, bo ono, wiem, że jest bardzo twarde, a jestem bardzo ciekawa tych żółtek, powiem wam. O, ale się boję, dobra. Kurczę. Nie wiem, czy widzicie, bo ja nie widzę, co wy widzicie. Mam nadzieję, że... O, jacie. Ale super.
No, gęste białko. Tak jak mówiłam, ono ma 2 tygodnie, może ponad troszkę 2 tygodnie. O, ale jest, słuchajcie. Tutaj nie wiem, czy widzicie, jest taki biały zalążek, czyli byłoby z niego ładne gąsiątko. Tutaj. Nie wiem, czy. Mam nadzieję, że to widzicie naprawdę, bo nie widzę, to nagrywam, bo telefon stoi z drugiej strony, ale spróbuję Wam pokazać. Dobra, to teraz może jajeczko kurze Wam rozbiję, które może od Maransa. To są takie czekoladowe jajka. Spróbujemy. Dla porównania żółtek wielkości i jak wyglądają wiejskie jajka. O, jakie ścisłe. O, widzicie, ale tu też by było już kurczątko, gdybym odłożyła, ale to jest dzisiejsze jajko. Też już jest biała plamka na żółtku, to znaczy, że z tego byłby już kurczaczek. I jeszcze może Wam rozbiję oliwkowe. Oliwkowe zwykle są ciemniejsze żółtka, wiecie? Nie wiem dlaczego. No to, a to akurat jest jaśniejsze, ale też żółta. Też. To są jajeczka od moich kurek. Szkoda, że nie kupiłam żadnego opakowania ze sklepu, to bym Wam pokazała porównanie. Ale porównajcie teraz żółtka kurze i gęsie. Kurczę, no jedno żółtko to tak jakby. Jedno żółtko gęsie to tak jakby 3 żółtka kurze. No, na pewno więcej niż 2. Sami porównajcie. Rozbiłabym Wam jeszcze jedno, ale za mały talerzyk może wzięłam. Mniej więcej wszystkie mają jednakowe żółtka, bez względu na wielkość jajka, czy jest jajko mniejsze, czy większe. One takie żółtka mają dosyć spore. To taki szybciutki film, tylko żeby Wam pokazać takie porównanie. Taka ciekawostka. Dobra, ja się z Wami żegnam. Następny film będzie o ogórkach. Tak jak obiecywałam. Jeszcze dzisiaj wieczorem, dzisiaj jest piątek, jeszcze sobie napełnię doniczki ziemią do wysiewów, żeby mi się ładnie uleżała do jutra. I jutro siejemy sałatę, ogórki, kapustę. No i co tam jeszcze, nie wiem, co wymieniałam w poprzednim filmie, to sobie naszykuję pojemniczki. Także zapraszam Was na film, który dopiero będę chyba wrzucała w niedzielę, bo jutro go nagram, zanim go zmontuję Wam, to będzie na pewno już późno, więc zobaczycie go dopiero w niedzielę. Zapraszam do oglądania, do komentowania, łapki w górę, trzymajcie się, do następnego razu, pa, pa!